tęsknię za światem takim nieprzetworzonym, w którym jest ta tajemnica, poczucie magii, mistycyzmu. Dla mnie piękno wiąże się z czymś naturalnym. Brakuje mi tego w dzisiejszym świecie. Ta magia zniknęła z tego naszego świata, mi się wydaje. Natura, dzika przyroda to jest coś, co mnie inspiruje. Jestem bardzo krytyczny wobec tego, co robię. Nikt wrogowie nie ocenia mojej pracy niż ja sam. Swoje światy buduję poprzez takie delikatne, czy nawet niedelikatne kontrasty. Czegoś dużego z czymś pozornie małym i słabym. Szarawe z intensywnym kolorem i to wszystko razem współgra na moich obrazach. Dla mnie kluczowe jest opowiadanie historii, tworzenie opowieści. Jeśli chodzi o pracę, o twórczość, odnajdywanie się w tym świecie, to zawsze byłem samotnikiem i chyba już nie pozostanę do końca. Można powiedzieć, że samotnikiem i egoistą. Bo to jest mój świat, który tworzę sam, w sposób, w jaki mi pasuje, w jakim się najlepiej odnajduję.